zalogować, dołączyć. Witamy, cieszymy się, że Państwo tu się też z nami witają na czacie. I oczywiście, jak się Państwo witają, to ja również zachęcam do tego, żeby pisać na przykład skąd Państwo są, z jakiej szkoły, z jakiej miejscowości. To też dla nas jest ciekawe. Witamy. Och, już jest 200 osób z nami, bardzo się cieszymy. Jeszcze kolejne osoby dołączają. Zaraz również będziemy na żywo na Facebooku i wtedy zaczniemy. Wtedy również już zaczniemy nasze dzisiejsze wydarzenie. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa. Włocławek, Olsztyn, Brusy, Milanówek, Warszawa, Puławy, Wielichowo. No naprawdę cała Polska dzisiaj się spotkała, żeby posłuchać o tym, jak realizować projekty społeczne, projekty edukacyjne z młodzieżą. Bardzo się cieszymy. I już za kilkadziesiąt sekund będziemy zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. I witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium, na dzisiejszym spotkaniu pod tytułem Metoda projektów w nauczaniu hybrydowym. Ja nazywam się Michał Tragarz, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę miał przyjemność rozpocząć tylko dzisiejsze spotkanie, ponieważ zaraz przekażę głos głównej moderatorce Agnieszce Jarmuł, która już jest dzisiaj z nami. Ale tymczasem chciałem właśnie w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej bardzo serdecznie Państwa wszystkich powitać. Cieszę się, że tak dużo osób jest z nami zarówno na ClickMeetingu, jak i na Facebooku. Dzisiejszy temat, metoda projektów w nauczaniu hybrydowym, ma, myślę, duże znaczenie dla wielu z Państwa, ze względu na to, że to nauczanie hybrydowe czy nauczanie zdalne, jak widać, najprawdopodobniej zostanie jeszcze z nami przez pewien czas, być może do końca tego semestru. Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi wiele programów, które mają na celu inspirowanie do działania, które mają na celu pokazywanie różnych tematów, w których można realizować projekty. I na początku właśnie chciałbym tylko krótko, ze względu na to, że zaczynamy kolejny semestr, a Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi rekrutację do różnego rodzaju programów. Chciałem krótko powiedzieć o tym, w jakich programach Centrum Edukacji Obywatelskiej można te projekty realizować, zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jak to można robić, jakie różnego rodzaju są niuanse projektowe. Zatem, proszę Państwa, jeśli chodzi o to, co CEO... Krótko może w ogóle powiem, kim my jesteśmy. Pewnie nie wszyscy Państwa już brali udział w naszych programach. Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa w Polsce organizacja zajmująca się edukacją, jeśli chodzi o oczywiście organizacje pozarządowe. Współpracujemy z nauczycielami i nauczycielkami, dyrektorami szkół. Proponujemy różnego rodzaju nowe metody nauczania i właśnie w zakresie projektów pokazujemy różnego rodzaju tematy i sposoby realizowania projektów w swoich szkołach. Już kilka tysięcy szkół skorzystało z naszego wsparcia w poprzednich latach szkolnych. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze Państwo nie brali udziału, to dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze webinarium zachęci was do tego. Tu widzicie nasze główne takie internetowe narzędzia, z pomocą których można dowiedzieć się o tym, jaka jest ta nasza oferta, czyli przede wszystkim nasza główna strona internetowa ceo.org.pl, blog CEO, na którym publikujemy różnego rodzaju artykuły, materiały. Ostatnio oczywiście właśnie w kontekście edukacji zdalnej z różnych naprawdę perspektyw pomagające prowadzić tę edukację. No i kanał na Facebooku, na którym też część z Państwa nas ogląda, na którym można się dowiedzieć o właśnie naszych bieżących rekrutacjach, ofercie bezpłatnych webinariów i na bieżąco publikowanych materiałach edukacyjnych.
I teraz, proszę Państwa, krótko właśnie, co w tym semestrze, najbliższym semestrze, który no już się rozpoczął, jeszcze do czerwca będzie trwać, z czego można skorzystać. Tu jeszcze może na czacie wyślę Państwu link do strony, gdzie można właśnie te wszystkie informacje przeczytać, można zobaczyć, gdzie można się zgłosić. I tak, Młodzi w Akcji Plus to jest, myślę, taki program, który najbardziej jest bliski temu naszemu dzisiejszemu tematowi tego webinarium, czyli metodzie projektu. Właśnie w programie Młodzi w Akcji Plus zachęcamy do organizowania projektów społecznych, działań społecznych przez zespoły uczniowskie w społeczności lokalnej, czyli zawsze tutaj jest wyjście poza szkołę. W tym roku oczywiście przygotowaliśmy ścieżki tematyczne, które są dostosowane do sytuacji i to dotyczy się tak naprawdę wszystkich tych programów. Wszystkie te programy są dostosowane do obecnej sytuacji epidemicznej, no i tego kontekstu, w którym Państwo pracujecie w swoich szkołach, więc my oczywiście bierzemy to pod uwagę i pokazujemy, co można robić. I właśnie w programie Młodzi w Akcji oferujemy też duże wsparcie, szkolenia dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli. Można naprawdę dużo się dowiedzieć i rekrutacja trwa do 15 lutego. Tu jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół z całej Polski, natomiast wiek uczniów, uczennic to jest 14-19 lat, które mogą uczestniczyć w tym programie. To jest program, który prowadzimy już od wielu, wielu lat, więc serdecznie zapraszam. I drugi taki program, Poczytajmy, który też już od, myślę, około 20 lat w naszej ofercie, który ma na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i bardzo proste działania, w których młodzi ludzie organizują kluby czytelnicze, prowadzą, czytają po prostu książki, które też my zapewniamy młodszym dzieciom, czy z przedszkola, czy z młodszych klas szkoły podstawowej, prowadzą również akcje zachęcające do czytania. To również bardzo taki popularny program i tutaj do 8 lutego rekrutacja. Jeśli są Państwo z Warszawy, mamy również takie działanie, które pokazuje działanie właśnie organizacji pozarządowych, Pozarządownik Szkolny 3.0, można się dowiedzieć, czym są organizacje, jak działają, w jakiego rodzaju działania można się właśnie włączyć. Mamy lekcje online i różnego rodzaju materiały właśnie zdalne, które można wykorzystać dla szkół z Warszawy, Pozarządownik Szkolny, jak najbardziej zapraszam. To są, myślę, takie najbliższe tematyce projektowe. Jeszcze krótko powiem o innych tematach, którymi się zajmujemy, ponieważ CEO ma dość szeroką gamę tych tematów. Obszar odpowiadania na globalne wyzwania, czyli tu, jeśli właśnie pracujecie Państwo z młodzieżą, która jest zainteresowana tematyką klimatyczną, tematyką ekologiczną, czy też migracyjną, można prowadzić działania, które właśnie pogłębiają wiedzę młodych ludzi o klimacie, w których mogą też rozwijać swoje umiejętności dziennikarskie, przygotowywać różnego rodzaju materiały w tym temacie, lub też w przypadku tematyki migracyjnej bardziej zgłębiać właśnie temat migracji i również przygotowywać działania z wykorzystaniem metody storytellingu. Czyli tu dla wszystkich młodych aktywistów, aktywistek klimatycznych propozycje. Ale również, jeśli są uczniowie zainteresowani bardziej kulturą, sztuką, obszar otwieraj na kulturę, tu możemy zarówno zaprosić naszych uczniów, uczennice do pracy nad filmami dokumentalnymi w programie Shortcut, które dotyczą bardzo różnych tematów i mamy tutaj bardzo szeroką bazę tych filmów, naprawdę dobrej jakości z całej Europy i materiały pogłębiające, w których można organizować dyskusje i pracować i też realizować projekty społeczne w oparciu o te tematy, które poruszają te filmy. Również program Historionauci, bardziej dla pasjonatek historii i program Dobre Łącza, który również łączy tematykę filmową i tematykę bezpiecznego korzystania z internetu. Oczywiście mamy również propozycje dla nauczycieli i nauczycielek rad pedagogicznych, warsztaty dla rad pedagogicznych, które dotyczą bardzo szerokiej gamy metod uczenia i nauczania i oczywiście możemy w tym okresie zaproponować te warsztaty w formie zdalnej. Czyli zapraszam jeszcze raz na stronę ceo.org.pl/rekrutacja, tam do wszystkich tych programów, o których powiedziałem, mogą Państwo znaleźć
odnośniki do formularzy i do rozszerzonej właśnie informacji. No, mam nadzieję, że też to, czego Państwo dowiedzą się na dzisiejszym webinarium, zainspiruje Was do realizowania projektów. No i tymczasem już właśnie chciałbym oddać głos naszej moderatorce prowadzącej dzisiejsze webinarium, Agnieszce Jarmu. Dziękuję bardzo i zapraszam na spotkanie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Michałowi za wprowadzenie i za opowiedzenie o programach CEO. Ze mną już jest Marta Florkiewicz-Borkowska i czekamy jeszcze na Bogusię, która będzie trzecią, a właściwie drugą opowiadającą, bo ja dzisiaj tylko występuję w roli moderatorki. To dziewczyny tutaj są specjalistkami od realizowania projektów w szkołach. I może zanim jeszcze Bogusia do nas dołączy, to ja powiem kilka słów o sobie, a później też poproszę o to, o przedstawienie się dziewczyny. Ja na co dzień współpracuję z CEO już od wielu lat, tak mi się wydaje, już nawet nie pamiętam od którego roku. Pracuję trenersko, prowadzę warsztaty dla uczniów, uczennic, ale też dla kadry nauczycielskiej. No i chyba przyjechałam całą Polskę właśnie pracując z dziećmi, z młodzieżą. Też mam takie duże doświadczenie pracy ze szkołami, ponieważ uczestniczyłam jako trenerka w takim dużym 3-letnim projekcie szkolenia z kompetencji cyfrowych. No a na co dzień mieszkam w Lublinie i zresztą widziałam, że już tutaj na czacie witały się jakieś osoby z Lublina, więc tym bardziej jest mi miło i pozdrawiam je serdecznie. A na co dzień właśnie mieszkam w Lublinie i tutaj z Fundacją Piąte Medium już od prawie 10 lat realizujemy projekty właśnie z zakresu edukacji medialnej, edukacji kulturalnej, no i coraz więcej z właśnie edukacja obywatelska też jakby coraz bardziej nas interesuje. Ale już na szczęście pojawiła się Bogusia, więc dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Gdybyście mogły opowiedzieć o sobie troszkę więcej i może tak alfabetycznie na B, zapraszam Bogusię jako pierwszą. Pięknie, dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, no, ja jestem nauczycielem biologii i przedmiotów zawodowych. Natomiast z zawodu jestem biotechnologiem, stąd też być może takie moje zamiłowanie do pracy w laboratorium, do pracy metodą nauczanie przez doświadczanie, ale również też po prostu przez działanie, stąd też jak najbardziej lubię metodę projektu. Mniej więcej 3 lata temu zaczęła się moja przygoda z neurodydaktyką, z myśleniem wizualnym, z grywalizacją, którą bardzo często wykorzystuję w projektach uczniowskich. No ale to też zaowocowało stworzeniem stronki na Facebooku Biologus Designans, gdzie staram dzielić się właśnie różnymi pomysłami na lekcje biologii, ale nie tylko. Także tyle ode mnie. Super, dzięki bardzo Bogusia. Marta. Dzień dobry, ja nazywam się Marta Florkiewicz-Borkowska, znana również jako Marta Flobo, czy też Pani Flobo. Pracuję w Pielgrzymowicach, tak naprawdę od początku, kiedy jestem w szkole, to jestem związana z Pielgrzymowicami, najpierw gimnazjum, teraz szkoła podstawowa. I tak naprawdę uczę niemieckiego, ale także zajęć artystycznych, jeszcze za czasów gimnazjów, teraz zajęcia rozwijające kreatywność. I tak naprawdę nie wyobrażam sobie mojego funkcjonowania jako nauczyciel, nauczycielka bez realizowania projektów z uczniami, które tak naprawdę dają mi poczucie niezależności, poczucie bycia częścią zespołu też uczniowskiego i możliwość poznawania ich z innej strony. Jestem też trenerką, edukatorką, współpracuję z różnymi instytucjami, ale nie będę się o tym rozwodzić, bo to nie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Dlatego cieszę się, że mogę tutaj być i że będę mogła podzielić się moim doświadczeniem właśnie związanym z projektami. Super, dzięki bardzo dziewczyny.
Proszę Państwa, będziemy, spróbujemy dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiać na temat tego, jak te projekty uczniowskie realizować obecnie pracujący online, co nie jest łatwe, jakby nie jesteśmy też wszyscy jeszcze przyzwyczajeni do pracy tą metodą. Dlatego tutaj dzisiaj dziewczyny z nami, które już mają pierwsze kroki za sobą i będą mogły opowiedzieć troszeczkę więcej na ten temat, ale będziemy też poruszali wszyscy takimi siedmioma krokami i to jest takich siedem kroków, które opowiada o tym, jak CEO, ale też, które są też bardzo bliskie mi, co w ogóle oznacza, że projekt uczniowski jest rzeczywiście projektem uczniowskim, że jest projektem dobrym, z taką troską dla tego, co w ogóle oznacza to słowo dobry. I te siedem punktów to, że projekt jest dziełem uczniów i uczennic, to, że ma on jasno określone cele, to, że jest rozpisany w formie harmonogramu, że te wszystkie działania, które trzeba w nim wykonać, mają swoje nazwy, mają osoby, które za nie odpowiadają, mają terminy, do kiedy trzeba je wykonać. To też zachęcenie do uczniów do tego, żeby ten projekt wychodził poza mury szkolne i żeby poszukiwał osoby właśnie tych sojuszniczek, czyli te osoby, które mogą projekt wesprzeć, które mogą jakoś pchnąć go dalej, pomóc, które mogą też dodać do projektu jakąś nową wartość. I też będziemy właśnie z dziewczynami rozmawiały o tym, że to słowo sojusznicy, sojuszniczki brzmią tak bardzo, bardzo poważnie. Wydawałoby się, że mamy znaleźć jakąś ogromną firmę, która nam pomoże, a wcale tak nie jest. I właśnie dziewczyny o tym opowiedzą. To też, że projekt jest zaprezentowany publicznie, zastanowimy się, jak to zrobić obecnie. Kiedyś ta prezentacja publiczna rzeczywiście jakby nie nastręczała tyle problemów, a zastanowimy się, jak to teraz zrobić atrakcyjnie. Ten szósty punkt, czyli promowanie lokalne projektu, promowanie, że w ogóle on się wydarza, że uczniowie, uczennice go realizują. No i ostatnia rzecz, która zazwyczaj wywołuje gęsią skórkę, czyli ewaluacja i podsumowanie i też porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby ta ewaluacja w ogóle nie wydawała nam się czymś po prostu odstręczającym, jak zrobić to fajnie z uczniami, uczennicami, żeby było to dla nich atrakcyjne. No i tych siedem punktów wydaje się takimi oczywistymi właściwie rzeczami, ale często gdzieś tam one nam umykają na etapach realizowania projektu. I też zachęcam Państwa do tego, żebyście nie patrzyli na to jako taką listę do wypełnienia, żebyście pamiętali, że projekt to jest rzecz, która nawet jeżeli kończy się na którymś z etapów, to nadal jest to coś wartościowego, coś, co pozwoliło uczniom się nauczyć, wynieść jakąś nową wiedzę i też pokazanie, że coś się może nie udać, też jest bardzo dużą wartością i też warto to na przykład zakończyć ewaluacją. Ale ja tutaj się nie będę rozwodziła, to dziewczyny mają tutaj dzisiaj przede wszystkim opowiadać, więc dziewczyny, jakbym mogła Was tak w kilku słowach poprosić o to, czym dla Was jest projekt uczniowski, jak Wy go rozumiecie? Marta, teraz dla odmiany, zapraszam Cię pierwszą. Ja myślę, że ja trochę się wbiłam już w trakcie przedstawiania siebie, jak mnie wtedy poprosiłaś, żebym coś o sobie powiedziała, to chyba powiedziałam już trochę w kontekście właśnie, czym dla mnie jest projekt, dlatego że
Wiedziałam, że zadasz mi to pytanie, dlatego zastanawiałam się, czy pójść w taki, wiecie, w taki schemat, w jakąś definicję, w coś oklepanego, co jest, i pomyślałam sobie, że na pewno to wszyscy wiecie, czym powinien być projekt, że to jest działanie grupy uczniowskiej, z tymi wszystkimi założeniami, które powinny się gdzieś znaleźć, ale może powiem to z perspektywy mnie właśnie nauczycielki. Dla mnie jest to jeden z najfajniejszych i najbardziej wartościowych momentów bycia nauczycielem. W ogóle w życiu nauczycielskim. Ja teraz właśnie obchodzę dziesięciolecie bycia nauczycielem w szkole publicznej i jak tak sobie patrzę wstecz, to tak naprawdę tylko pierwszy rok, kiedy wylądowałam w szkole, nie obfitował w żaden projekt, natomiast już później zaczęłam je realizować, też właśnie dzięki instytucjom samorządowym, dzięki też instytucjom pozarządowym, dzięki temu, że nawiązywałam różne kontakty, współpracę, zobaczyłam, co to może dać. Przede wszystkim dla mnie to jest działanie, dzięki któremu ja mogę wyjść szerzej, mogę robić coś więcej, mogę zrobić coś innego. To jest działanie, które daje mi poczucie wolności, ale również uczniom daje poczucie wolności. Dzięki temu ja mogę poznać moich uczniów zupełnie z innej perspektywy, z takiej perspektywy, z której często na godzinie lekcyjnej na moim przedmiocie języka niemieckiego nie jestem w stanie dostrzec. W związku z tym jest to przestrzeń dla mnie do rozwoju, dla mnie jako nauczyciela, ale przede wszystkim jest to przestrzeń, dzięki której uczniowie rozwijają swoje szeroko pojęte kompetencje i umiejętności. Super, dzięki bardzo. Bogusia, czy ty chciałabyś coś dodać? Ja wiem, że ty w ogóle też realizujesz projekty bardzo fajną metodą. Opowiedziałabyś nam trochę więcej? Nie wiem, czy było. Jasne. No, projekt jest zawsze wyzwaniem. Dla mnie to jest niesamowita przygoda i rzeczywiście, tak jak Marta mówi, ja też tą formę bardzo, bardzo lubię. No, jest to zdecydowanie wyjście poza tą suchą teorię, którą gdzieś tam musi być włączona w lekcję. No, nie da się tego inaczej zrobić. Natomiast ja też zawsze uczniom powtarzam, że przecież to są uczniowie technikum, że przecież za chwil kilka oni będą już na rynku pracy, tak? Ich przyszły pracodawca nie będzie zainteresowany czy z tej standardowej, słuchajcie, mitozy, mejozy, że oni dostali piątkę, czwórkę, dwójkę. Jego będzie interesował konkretny, wymierny efekt, czyli jakaś umiejętność. No a gdzie te umiejętności zdobyć, jak właśnie nie poprzez metodę projektu? I tutaj tylko nawiążę, że to jest też fajne narzędzie, żeby motywować uczniów do działania. Odwołam się tutaj do słów doktora Wojciecha Glaca, który jest tutaj autorytetem w dziedzinie grywalizacji, którą ja tak pokochałam kilka lat temu, że przyrównał on lekcję do reklamy, czyli dobra lekcja powinna spełniać te cechy, którymi charakteryzuje się reklama. Mianowicie powinna zaciekawić ucznia, tak, zwrócić jego uwagę, zaintrygować, no i tym samym, żeby uczeń zaangażował się w jej przebieg, żeby zaczął działać. No a to jakby nie było, jest ten element projektu uczniowskiego, na którym nam najbardziej zależy. Jeśli chodzi o grywalizację, no to jest w ogóle szał ciał, ponieważ odnosimy się tutaj do założeń gry. No kto z młodzieży teraz nie gra w gry? Różnego rodzaju, strategiczne, niestrategiczne. Mamy fabułę. Mamy postacie, mamy pewny harmonogram, mamy awanse, tak? I wszystko sprowadza się do tego, że to uczeń decyduje, jak bardzo chce wejść w tą naszą grę. Także metoda godna polecenia. No ja się zakochałam w niej mniej więcej 3 lata temu, a i tak wsiąknęłam. No ja też jestem ogromną fanką. Myślę, że tutaj w ogóle o tym mogłybyśmy porozmawiać ze 3 godziny co najmniej. Mam nadzieję, że przy jakiejś innej okazji się uda, bo myślę, że to też może być właśnie bardzo, bardzo inspirujące. Ale przechodząc troszeczkę do tego, o czym wspomniałam wcześniej, też żeby mieć strukturę, której ja co prawda nie jestem jakąś ogromną fanką, ale mamy 1,5 godziny, więc dziewczyny, jakby co w ogóle robicie, żeby rzeczywiście ten projekt był uczniów i uczennic, żeby to nie było tak, że ja wymyśliłam sobie jakiś pomysł, ja wiem jak to zrobić, najlepiej będzie, jak to będzie wyglądało tak, tak i tak, a po prostu uczniowie te zadania wykonają. Jak wy sprawiacie, że oni czują, że to jest ich działanie?
Wyznaczę jak w szkole. Maeta. Dobrze. Ja tak, wiecie, bo tak jak jesteśmy w internetach, to tak nie wiadomo, w którym momencie się w razie czego wbić, żeby to wyszło wszystko dobrze. Dla mnie to jest też proces, bo to też chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, tak jak powiedziałam, dla mnie projekt jest rozwojem i jest też procesem. Procesem zmian, które w człowieku zachodzą i we mnie też jako w nauczycielu, bo nie ukrywam, że to nie było tak od początku, że ja sobie oddawałam przestrzeń uczniom. Ja też musiałam się tego nauczyć, to znaczy chciałam się tego nauczyć, ponieważ przestało mi wystarczać to, że uczniowie cieszyli się z tego, że robimy fajne rzeczy, ale to było gdzieś tam od A do Z zaprojektowane, zaprogramowane, wymyślone przeze mnie. I właśnie dzięki temu, że zaczęłam poznawać tą kwintesencję, czym jest projekt, wchodzić właśnie we współpracę z instytucjami pozarządowymi, w których ten projekt właśnie wygląda tak, jak powinien być. Później dzięki temu, że pojawiły się projekty gimnazjalne, zaczęłam funkcjonować w taki sposób, że rzucam słowo klucz. To znaczy wiem, w jakim obszarze na przykład chcemy robić projekt. Na przykład, nie wiem, robimy z niemieckiego i ma to być na przykład adaptacja filmowa lub teatralna baśni braci Grimm. Tak, to był zawsze motyw przewodni moich projektów, jeśli chodzi na przykład o niemiecki. I ja miałam pomysł, co gdzieś tam chciałam, żeby uczniowie technicznie realizowali, natomiast wszystkie działania wewnętrzne już tylko i wyłącznie, to była ich decyzja, jaka bajka, co, albo na przykład stwierdzamy, że realizujemy projekt społeczny, tak? Bo wchodzę do jakiegoś na przykład programu, w ramach którego trzeba zrealizować z uczniami projekt społeczny. To jest też taki dla mnie klucz, taki motyw przewodni. Więc ja staram się w ten sposób to robić, a później pracuję również, wypracowuję z uczniami to, pracując z elementami metody design thinking, czyli bardzo ważny dla mnie jest też ten element takiego poczuj, wykorzystaj swoją empatię, rozejrzyj się wokoło, zastanówcie się, co byście chcieli zrobić, zróbcie burzę mózgów. To są dla mnie takie kluczowe elementy. Dzięki, przepraszam, bo Marta, w ogóle jak opowiadałaś, ja sobie tutaj w tle zaczęłam szukać. Ja już zaraz spróbuję tutaj udostępnić. Też jeszcze powiedziałaś, albo nadarza się okazja, że nie wiem, widzę, z reguły jest tak, że ja po prostu znajduję jakiś zalążek, coś, co jest gdzieś tam inspirujące, typu na przykład, no nie wiem, widzę szansę na rozwój uczniów, po prostu widzę szansę na to, że oni, że jest jakaś grupka, która na przykład by mogła się w tym odnaleźć, albo wydaje mi się, że może to ich zainteresować, to rzucam też jakieś hasło, pokazuję, zobaczcie, tutaj ktoś proponuje, żeby wziąć udział w takim programie, trzeba zrealizować, na przykład podjąć taką i taką tematykę, właśnie zrealizować projekt społeczny, albo zająć się, nie wiem, edukacją globalną, czy ekologiczną, czy też właśnie z języka niemieckiego coś zrobić, czy też jak kiedyś robiłam fundusze europejskie, rzuciłam takie hasło i czy są chętni, patrzę, czy ich to, czy gdzieś iskierka się zapali po prostu, czy jest jakaś grupka, którą gdzieś tam to podjarało i czy ja mogę dalej zarzucać, że tak powiem, tą wędkę i czy oni się będą łapać. Natomiast później fajnie jest obserwować, jak oni zaczynają wymyślać, co by mogło być. No i gdzieś tam ja obok towarzyszę, próbuję to jakoś porządkować, utrzymać w ryzach, przejść przez te wszystkie ważne takie punkty, które są ważne z punktu widzenia rozwoju grupy i procesu, jaki zajdzie w uczestnikach właśnie w trakcie realizacji takiego projektu. Więc tak bym to krótko powiedziała. Słowa klucze, jakiś obszar, słuchajcie, jakaś zajawka, inspiracja, no i patrzę, obserwuję, co będzie się działo dalej. Mm-hmm. Właśnie jak opowiadałaś, to ja sobie włączyłam bloga, o którym jakby jednego w ogóle z blogów, które prowadzili twoi uczniowie. I to jest akurat blog, jak wspominałaś o braciach Grimm, to jest akurat o Królewnie Śnieżce i rzeczywiście mi się w ogóle z ogromną przyjemnością na to patrzyło, bo tutaj krok po kroku można było w ogóle zobaczyć, co uczennice tutaj chyba właściwie były, co w ogóle się wydarzało, bo tu
tutaj widać, że one to robią same. Mają pierwsze spotkanie, mają kolejne spotkanie, gdzie w ogóle sobie rozmawiają, jak one ugryzą ten pomysł. I tutaj możemy, ja tak ciągle wspominam o tych etapach projektu, ale no tutaj rzeczywiście możemy zobaczyć, że to się realnie wydarzy, że jest ta ostateczna prezentacja, że powstały plakaty, że jest promocja, że jak powstawało w ogóle powstawanie tego filmu. Tutaj w ogóle też mamy całą historię tego, o czym jest ten projekt, w ogóle kto go otworzył. Też ta taka jedna z rzeczy, którą wspominałam o tym, że tworzymy harmonogram, że dzielimy zadania. No tutaj dziewczyny w ogóle mają miejsce, gdzie sobie w każdym momencie mogą zerknąć do tego, jakie zadanie mam do wykonania. No i uwaga, blok jest z 2013 roku, więc no to było 7 lat temu. I jakby nadal, jakby to jest super rzecz na przełożenie tego obecnie. Trochę się to jest też o tym blogu rozgadałam, bo w ogóle jestem jego fanką, jak go zaczęłam przeglądać. Dziękuję Ci bardzo, ja zachęcam, żeby zobaczyć, bo to może być inspiracją, bo ja też dostawałam takie informacje od innych nauczycieli, że jak pokazywali właśnie, jak inni uczniowie pracowali, że się nie wstydzili opisywać, że pokazywali, że też dziękowali za wejścia, za komentarze, no to też i to motywuje innych uczniów. A propos teraz tego czasu, w którym żyjemy, to zobaczcie, to było 7 lat temu, to jest chyba trzeci projekt, który był realizowany, tam na blogu sobie można zobaczyć, i to są 13-14-latkowie. I nie było wtedy żadnej pandemii, ani nauczania hybrydowego, ani nic takiego, ale dla mnie to było naturalne, żeby uczniów uczyć tego świata cyfrowego, wprowadzać w nowoczesne technologie. I zobaczcie dzięki temu, ile oni umiejętności nabywali przy okazji, ale to też było, Agnieszka, bo to też tak nie jest, to też było dla mnie, słuchaj, to tak, że ja nie musiałam tej papierkowej roboty robić. To wiesz, no tak jak ty mówisz, ty sobie weszłaś, i wszystko widzisz. Ja też tak robiłam. I ja sobie weszłam i wszystko wiedziałam, mogłam później podsumować, miałam to wszystko zrobione, mogłam podesłać link dyrekcji, czy też innym osobom, które chciały się dowiedzieć, co się dzieje. W związku z tym myślę sobie, że to jest, to idzie w obie strony takie działanie. Tak. No i myślę, że też jakby dzięki temu, że ty widziałaś, co oni robią, ale też im to pomagało uporządkowywać jakoś to, co dzieje się w ich projekcie, wracać, przypominać sobie. No i właśnie tak, no jakby to też wracamy do tego jasnego określania celów. Jakby definiowania sobie, też wypracowywania, bo jakby to nie jest tak, że siadamy na pierwszym spotkaniu i sobie mówimy, okej, naszym celem to będzie to i to, zrobimy film o Królewnie Śnieżce, tylko jakby tutaj widać, było ten cały proces jakby docierania, co my chcemy zrobić, ale wiem, Bogusia, że ty też, jeżeli chodzi o te cele, to pamiętam, jak rozmawiałyśmy, to mówiłaś coś o ciekawej metodzie z odwracaniem sytuacji. Opowiesz nam coś więcej? No, generalnie ja sobie wziąłam za punkt honoru, że jako biolog przedstawię, właściwie będziemy zakotwiczać nasze projekty w podstawie programowej, ale nie będziemy się do niej ograniczać. No, szczególnie to pokazuje obecna sytuacja pandemiczna, wiecie, debaty, rozmowy o szczepionkach i po prostu tona błędnych pojęć, aż się włosy na głowie jeżą totalnie. No więc postanowiłam w ramach z jednego projektu, który realizowaliśmy, który wywodził się tutaj z ogólnopolskiego projektu Tygodnia Uczniowskiej Supermocy, której tutaj pomysłodawczyniami była Joanna Gadomska i Katarzyna Włodkowska. Oczywiście całość tego projektu realizowałyśmy zgodnie z tymi założeniami projektu uczniowskiego, no ale ja przygotowałam dla uczniów pewnego rodzaju niespodziankę. No ta niespodzianka przede wszystkim polegała na tym, aby rzucić ich nieco na głęboką wodę, żeby nie omówić dokładnie celu, harmonogramu, tylko zobaczyć, co oni zrobią z tematem. Wymyśliłam więc temat biologiczne podłoże pasji, talentu, stresu, trzy kropeczki. Przedstawiłam go uczniom, no i powiedziałam, że okej, daję wam wolną rękę, zróbcie z tym tematem, co chcecie. Czy będziecie pracować indywidualnie, czy będziecie pracować w grupach,
Czy zajmiecie się tym tematem niezmiernie szczegółowo? Czy wybierzecie sobie jakikolwiek aspekt, który Was interesuje? Czy będziecie chcieli to zrobić w formie plakatu, prezentacji, filmu? Czy wyjdziecie, no w cudzysłowie oczywiście, do ludzi, w świat, Facebooki, będziecie oglądać artykuły, filmiki, cokolwiek? Zostawiam Wam wolną rękę. No i co się wydarzyło? To był akurat moment, kiedy rozpoczął nam się lockdown, więc zaproponowałam ten projekt praktycznie w każdej klasie, gdzie uczę. No i po miesiącu, bo mieli na to miesiąc czasu, po miesiącu przygotowaliśmy lekcję, gdzie reprezentowali te swoje prace. No, na tą lekcję poświęciłam zdecydowanie więcej czasu niż na samo prezentowanie tego pomysłu. No i zrobiliśmy taką, powiedzmy, lekcję ewaluacyjną. I powiem Wam, że ja byłam no, niezmiernie mile zaskoczona tym, jak uczniowie do tego podeszli. I storpedowałam ich pytaniami. No, pojawiły się tutaj pytania, co ich zaskoczyło, czy pracowali w grupach, czy indywidualnie, jak im się w procesie tego nauczania zdalnego pracowało właśnie w tych nowych formach, czy się odnaleźli, jaką formę wybrali, gdzie były trudności, jak je rozwiązali. No, dużo, dużo tych pytań było, ja je wszystkie też w takim podsumowaniu u siebie na Biologusie zamieściłam. Natomiast co dla mnie było najważniejsze w tym odwróconym projekcie, że oni właśnie w trakcie tego naszego spotkania zaczęli nazywać samodzielnie te umiejętności, które zdobyli. Zaczęli sobie uświadamiać, po co to robią. I tak samo tutaj jest takie niebezpieczeństwo w trakcie przygotowywania projektu uczniowskiego, że my faktycznie jako nauczyciele pójdziemy za daleko i my zasugerujemy cele, że my powiemy, co chcemy osiągnąć, a to właściwie ma być rola uczniów. I tutaj też gratuluję moim uczniom, bo w dużym stopniu poradzili sobie z tym wezwaniem, ale co jeszcze ciekawsze i fajniejsze, że oni zauważyli, że były te trudności, że popełniali błędy i niejednokrotnie mówili, dobrze, już teraz wiem, że ja tego nie zrobię tą metodą, że na przykład za późno się zabrałem do tego projektu, że na przykład dobrze, w sumie faktycznie mogłam pracować na jakimś pliku online, mogłam zadzwonić do kogoś, kto był w mojej grupie projektowej. Ktoś, kto na przykład pracował indywidualnie, powiedział fajnie, byłem niezależny, ale miałem ogrom pracy jak gdyby zrzucony na siebie. Z kolei osoby, które pracowały w grupie, to jest chyba też ogromna bolączka wielu, wielu projektów i działań na lekcji, gdzie w grupie bywają różne osoby, tak zaangażowane, ale też te, które sobie no, bimbają, no, mówiąc kolokwialnie. No i też właśnie pytałam, jak sobie z tym poradzili, z takimi pasożytami projektowymi. No więc uczniowie mówili, że na przykład mogli postąpić dwojako, albo faktycznie podzielić tą tematykę, którą sobie obrali za punkt honoru, na równe części, no ale wtedy jest ryzyko, że ktoś się nie wykaże, nie dopilnuje terminu, a z drugiej strony mogli pójść zupełnie inną ścieżką, nie dzielić się porówno, ale dzielić się zgodnie z umiejętnościami, zgodnie ze swoimi talentami. I to też wybrzmiało w trakcie tego podsumowania, także no, dla mnie ta lekcja ewaluacyjna była o tyle cenna, że to uczniowie wszystko sami ponazywali. To jeszcze do ewaluacji wrócimy i sobie troszeczkę o niej też więcej opowiadamy, ale wspomniałaś też o takiej rzeczy, że zdarza się, że ten harmonogram gdzieś tam się, że mogłam coś zrobić wcześniej, że mogłam skorzystać z tego, to jakby co w ogóle, jakby jak im pomagać w tym, żeby ten harmonogram działał, a co zrobić, jak on w ogóle nie działa? Jakby widzimy, że ten projekt powinien iść do przodu, ale wcale nie idzie, jakby mamy deadline już w ogóle dawno zawalone, to co pokusia jakby w takim momencie? No jakby nie było, harmonogram rzecz święta, tak? Nie ma opcji. Nie, nie, absolutnie nie. I ja też na przykład to obecnie na godzinach wychowawczych młodzieży mojej klasie maturalnej powtarzam, że planowanie to jest coś, co nie tylko im będzie przydatne w murach szkoły, ale tym bardziej jak wyjdą, cokolwiek będą robić, ale również to planowanie czasu do matury, do egzaminu ósmoklasisty, więc ta umiejętność jest niezwykle cenna, ale co też jest bardzo cenne przecież, przy opracowywaniu założeń projektu, no warto mieć tutaj z tyłu głowy ten plan awaryjny, plan B, tak, żeby właśnie wykazać się tą elastycznością, wykazać się taką otwartością na nowe opcje. No przecież w dorosłym życiu też nam nie wszystko idzie gładko, tak, krok po kroku aż do celu, tylko czasami zdarzają się sytuacje, że tu się zamyka jedna furtka, no to gdzieś tam trzeba rozejrzeć się nieco bardziej w prawo, w lewo, gdziekolwiek indziej, gdzie się otwiera druga furtka. No i właśnie, no dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli
Dlatego, że jeżeli na przykład będziemy się tak kurczowo trzymać planu, no to będzie rodziło frustrację, to będzie rodziło zniechęcenie. No a nie o to chodzi, więc tutaj akurat mogę odnieść się do sytuacji zeszłorocznej właśnie, zeszłorocznego lockdownu, gdzie byliśmy w połowie realizacji takiego projektu Wielki Ogrodnikus Egze. Pierwsza część polegała na zgrywalizowaniu botaniki, a druga część polegała na tym, żeby wyjść z warsztatami do przedszkoli i zorganizować całą masę różnych fajnych akcji. No ale cóż, lockdown, no więc wszystkie plany runęły. No i co teraz? No wiadomo, no mogliśmy się załamać, mogliśmy, nie wiem, tupnąć nóżką ze złością i powiedzieć, no dobra, to teraz ja się obrażam na projekt, na świat, na wszystko i nic więcej nie robię. No nie, no myśmy się nie poddali, nie zawiesiliśmy tego projektu, wręcz odwrotnie, kiedy te wszystkie emocje opadły, kiedy jak gdyby wdrożyliśmy się troszkę w tą sytuację, więc na pewien moment była taka pauza, pojawiły się pomysły, co można zrobić zamiast. No i na przykład zaczęliśmy nagrywać czytania różnego rodzaju wierszyków, opowiadań ekologicznych. Ja je rozsyłałam do nauczycieli, do przedszkoli, oni z kolei swoim podopiecznym. Przy okazji właśnie takiego zmodyfikowanego harmonogramu i pomysłów powstała też taka prezentacja, która zawierała kreatywne pomysły na doświadczenia w domu z maluchami. No jak wiemy, z dnia na dzień rodzice zostali z maluszkami w domu, no i rzeczywiście czasem tej inspiracji trzeba było. Także absolutnie bym tutaj nie denerwowała się w tym sensie, że no, nie strzelała focha, tylko po prostu trzeba się zastanowić, zrobić oddech, czasami faktycznie tą pauzę. A jeżeli nauczymy tego uczniów, że właściwie no, harmonogram ważna sprawa, bo musimy mieć te ramy czasowe, żeby się nie pogubić w chaosie, ale musimy też wiedzieć, co zrobić, gdyby coś nam nie wyszło. I to im się naprawdę bardzo przyda w szkole średniej, na studiach, w życiu dorosłym. No i podczas okresu pandemii myślę, że wszyscy się przekonaliśmy, że harmonogram ewidentnie jest rzeczą, którą jakby musi być bardzo elastyczna. Marta, słuchaj, bo ja tutaj widziałam, że na czacie zaczęło nam padać sporo pytań o jakieś narzędzia, więc jako specjalistka od tych wszystkich narzędzi cyfrowych, zresztą od 2013 roku blogi, więc ewidentnie specjalista, to powiedz mi, jakie miejsca polecasz, żeby ten harmonogram, żeby poza tymi blogami, z czego, jakby co polecić uczniom, żeby pomóc im w jakby podążaniu za tym harmonogramem, żeby mogli do niego wracać, no i żeby było to rzeczywiście online, tak jak teraz pracujemy. To ja powiem, że w 2013 roku nie było zbyt wielkiego wyboru, a poza tym te blogi są tak prowadzone, że tam są uruchomione niektóre funkcje, o których ja nie mam zielonego pojęcia, że jakieś kwiatki spadają na przykład, albo muzyczka w tle na przykład leci, to wszystko już rozkminiały uczennice albo uczniowie, w zależności kto prowadził tego bloga, natomiast mamy do dyspozycji, teraz to już się na czacie pojawiło, to też zależy od tego, co chcemy robić. Chcemy, żeby uczniowie nam właśnie na bieżąco publikowali, żeby oni informowali, co jest naprawdę mega rozwijającą sprawą, a przede wszystkim uczącą ich takiej odpowiedzialności, dlatego, że te wszystkie blogi, które ty jeden z nich pokazywałaś, one były prowadzone przez moje uczennice. Ja oczywiście, że ja byłam osobą obok, że wiadomo, no jestem nauczycielką, opiekunką, mentorką uczniów w projekcie, więc chciałam być dodawana jako osoba obserwująca, natomiast to one wrzucały te treści i ja ich, one przeze mnie nie przechodziły, bo stwierdziłam, że jeśli one będą miały problem i potrzebę, to się do mnie zgłoszą, ale mamy takie na przykład narzędzia jak Padlet czy też Wakelet, z których mogą korzystać też młodsi uczniowie, bo nie muszą fizycznie zakładać kont, logować się, rejestrować i być może to jest rozwiązanie dla nauczycieli, którzy uczą w tych młodszych klasach, dlatego że ja na przykład tworzę taki Padlet, wymyślamy, co tam chcemy zrobić, tutaj jeszcze widzicie, właśnie Padlet pokazuje, Agnieszka pokazuje Padlet, słuchajcie, z projektu, który się rozpoczął przed pandemią, w związku z tym jak tam przesuniesz, to będzie widać, że ma być festyn i w ogóle różne takie rzeczy mają być, jak tak pojedziesz, festyn, mają być zajęcia w klasach 1-3 i w ogóle, co niestety już, tak jak Bogusia powiedziała, no sorry, pojawiło się i co? I co my mamy teraz zrobić? Tym bardziej, że projekt polegał na szyciu.
więc jest to już w ogóle taka czynność, która mi się wydawała no, totalnie offline'owa. Są też fajne narzędzia właśnie do na przykład prezentowania później treści, czyli właśnie o Swayu ty napisałaś na czacie, to ja też tutaj głośno mówię, to jest też świetne narzędzie. Ogólnie prezentacje też można robić przecież na dysku wspólnym, teraz w nauczaniu zdalnym, jak pracujemy, wykorzystujemy OneDrive'a czy też dysk Google, no to jest uproszczone, bo wtedy i tak wszyscy pracujemy w tej chmurze, ale tak jak mówię, no wcześniej nie byłam w żadnej szkole chmurowej, nie pracowałam też za bardzo z uczniami online, wszystko gdzieś tam robiłam eksperymentalnie. Natomiast myślę sobie, że takie podzielenie uczniów na kolumny z tymi wszystkimi sprawami, które oni wymyślili i takie systematyczne po prostu uzupełnianie jest, wydaje mi się, że jest mega ważne, ale też słuchajcie, dla mnie czas nauki zdalnej i czas pandemii pokazał, że ja byłam uczniom potrzebna bardziej do tego, żeby ich motywować. Do tego, żeby pokazywać, że trudna sytuacja jest szansą na coś nowego. Że w trudnej sytuacji też możemy zobaczyć coś, co być może nas rozwinie, pokaże nasze inne pasje albo pokaże nas z innej strony. I w tych ostatnich projektach dwóch, które prowadziłam, uczniowie prowadzili fanpage. I z fanpage'a też można było się dowiedzieć, co się dzieje w projekcie. Też już się prezentowali od razu, publikowali. I powiem wam, że to było dla mnie trudne, to takie motywowanie, bo trochę czułam się jak, no nieraz czułam się ja sama, że przesadzam. Tak naprawdę nie umiałam wyczuć tego momentu, bo to było dla mnie nowe, że gdzieś tam przypominam, że się wcinam. Do końca nie wiedziałam, czy robię dobrze, czy nie mam mnie za dużo, czy może nie powinnam spasować. I w pewnym momencie, gdy miałam już takie poczucie, że chyba robię źle, bo chyba już za dużo, że tak sobie już pomyślałam, że one chyba mają dość, że ja się ich dopytuję, przypominam, że tu padlę, że coś tam, że pomyślałam sobie, że ja już jestem wypalona i ja już w tym kontekście nie wiem, co mam zrobić. I po prostu zatrzymałam się sama i włączyłam swoją uważność na aktywność uczniów w grupie. I zauważyłam, jak wyłączyłam trochę swój przycisk, to zauważyłam, że jest kilka dziewczyn, jest Ola, która jest taka mega aktywna, widzę, że ona cały czas coś wrzuca, publikuje, w związku z tym na prywatnie zagadałam ją, pytając, czy po prostu nie chciałaby zostać, nie chciałaby mnie wspomóc i nie chciałaby też zostać taką liderką w tym momencie, że być może ona w tym momencie się bardziej odnajdzie jako taka motywatorka, inspirująca też, albo może oferująca pomoc, albo dopytująca, i powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę. To był strzał w dziesiątkę, ale to też była taka, to, że ja po prostu zatrzymałam siebie, wyłączyłam sobie ten przycisk, to, że jednak nie poddałam się, a spróbowałam się rozejrzeć i jednak wyszukać czegoś, co mi pomoże i co pomoże projektowi. No i znowu zaufałam uczniom, tak naprawdę. Zaufałam im, że oni sami w końcu też znajdą rozwiązanie. No i to się okazało super strzałem w dziesiątkę, bo Ola jakoś zmotywowała dziewczyny, jakoś znalazła właśnie sposób, poprzez swoją aktywność zaraziła. No i to zaczęło się gdzieś tam znowu kręcić, ale myślę też, że w pandemii i w tym nauczaniu zdalnym jest też ważne zrozumienie, że jesteśmy po prostu w innej sytuacji i niekoniecznie ta realizacja projektu, podobnie jak lekcje, będą jeden do jednego, jak to nam działało na przykład przy stacjonarnej realizacji projektów, i to też musimy chyba być na to otwarci, że będziemy się uczyć cały czas, uczyć, doświadczać, eksperymentować, rozwijać, na nowo poznawać siebie, dotykać trudniejszych sytuacji, ale jak długo będzie w nas takie przekonanie, że wszyscy z tego wyniesiemy ostatecznie coś pozytywnego, to myślę, że można w to wchodzić i można działać i próbować. No ja w ogóle też sobie myślę, że to jest taki czas, żebyśmy sobie trochę wrzucili na luz. Takim też, jak patrzyłam na tego Padleta, Marta, twojego i twoich uczennic, i tam było mnóstwo tych działań, więc ja też sobie myślę, że to jest taki czas, kiedy
kiedy trochę warto pomyśleć o projektach, że to nie musi być coś ogromnego, że my nie musimy nagle, nie wiem, wymyśliliśmy sobie, że zrobimy projekt o historii naszej szkoły, że w ogóle porozmawiamy z 20 byłymi uczniami, uczennicami, przygotujemy film o nich, zrobimy blog, jeszcze prezentację na auli. I ja tak sobie myślę, że to jest taki czas, żeby dać sobie możliwość na to, żeby po prostu nie robić wszystkiego idealnie i na po prostu na jakimś takim high levelu, tylko jakby też no dać sobie i dać uczniom też, nie zawalić ich tym, bo jakby dla nich ta sytuacja online też rzeczywiście jest, no jakby nie tylko dla nas, ona dla nich też jest ogromnym wyzwaniem. Ale powiedziałaś, Marta, też o tym, że pozwalasz, jakby oddałaś głos Oli, uczennicy, zresztą ja Olę chyba też poznałam. I pamiętam, że jak rozmawiałyśmy, to też wspominałaś o tym, że oddałaś też uczniom możliwość tego szukania sojuszników i o jednym z tych sojuszników właśnie mi opowiadałaś. Mogłabyś coś więcej o nim powiedzieć? Albo może ja najpierw pokażę film? Jak myślisz? Chciałam dobrze, pokazać. Możemy pokazać. Dajmy film na sam początek, to już puszczam. Okej. Okay. Fajnie, że jesteś. Lubię, gdy się uśmiechasz. Jesteś ważny. Ufam ci. Nigdy się nie poddawaj. Biegnij za marzeniami. Uwierz w siebie. Poradzisz sobie. Masz niesamowity charakter. Wierzę w ciebie. Jesteś wspaniałą osobą. Jesteś ważna. Słowa mają moc większą niż myślisz. Mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich echo jest prawdziwie nieskończone. Pozostawiają ślad na zawsze. Spraw, aby to był pozytywny ślad. Zacznij od dziś. Udostępnij nasz spot, a o sobie obok powiedz coś pozytywnego. Właśnie teraz, właśnie dziś. Pamiętaj, ty też masz moc zmieniania świata. Ja się śmieję tym akcentem, słuchajcie, tym akcentem echo, że słowa pozytywne mają moc i echo, to właśnie tutaj echo też było. I to, słuchajcie, to taki efekt, to nie był efekt zamierzony, ale tak wyszło, więc żeby do was jeszcze bardziej dotarły te słowa właśnie pozytywne, ich znaczenie, ich moc, bo myślę, że nam w tym życiu teraz jest to bardzo potrzebne. Nawiązując do tego, co Aga powiedziała o sojusznikach, to tak, to był pomysł na spot kampanii społecznej, którą realizowałam wspólnie z Agatą Dziędziel w ramach projektu społecznego z grupą uczniów z klas wtedy siódmych, jak zaczynaliśmy. I to był końcowy spot, który oni nakręcili, bo chcieli pozytywnie zakończyć swój projekt. Pierwszy spot dotyczył słów krzywdzących, słowa krzywdzą. No i uczniowie zapragnęli, żeby to było coś profesjonalnego. I wówczas po prostu stwierdziłyśmy z Agatą, że nie ma w tym nic złego, żeby szukać sojuszników, że przecież nie chodzi o to, żeby projekt był zrealizowany od A do Z przez uczniów, ale chodzi też o taką ich przedsiębiorczość, o umiejętność poszukiwania kontaktów, umiejętność załatwiania spraw, bo wcześniej widzieliście tą Królewnę Śnieżkę, blog, i tam jest też adaptacja filmowa bajki braci Grimm, trochę osadzona w czasach współczesnych. I tutaj też dziewczyny korzystały z pomocy swoich starszych kolegów, więc ja tylko to oceniam na plus, dlatego że to jest przedsiębiorczość. Tutaj wspierał nas profesjonalista Mateusz Paszek, przyjaciel naszego projektu, ale w projekcie Pożeracze Smutków tak naprawdę uczniowie poprosili absolwentów. Jedną absolwentkę, która robiła zdjęcia Natalię, a drugi absolwent Krzysiu, który zawsze, pamiętam, że interesował się filmami i wcześniej też realizował projekt o Karolu Miarce. W związku z tym ja zachęcam do tego, bo
bo to pokazuje, że nasi uczniowie też kształtują swoje kompetencje takie interpersonalne, że też gdzieś tam starają się patrzeć trochę szerzej, szukać wsparcia, a nie poddawać się w sytuacji, kiedy na przykład myślą, że oni nie mają tych kompetencji albo nie potrafią, a zamarzyło im się coś takiego. Nie, ja zawsze mówię, idźcie za marzeniem, rozejrzyjcie się, zobaczcie, może jest ktoś, kto wam pomoże, zapytajcie, jeśli tego nie zrobicie, to tak naprawdę się nie przekonacie, więc myślę sobie, że warto realizować te nawet, słuchajcie, takie, jak to się mówi w design thinkingu, takie pomysły, które są w ogóle nierealne do zrealizowania, bo później może się okazać, że jednak warto je mieć gdzieś przyczepione na parkingu, bo później w trakcie procesu realizacji może się okazać, że tak to poszło, że mamy sojusznika, który nam pomoże, więc... Ale sojusznikiem też mogą być panie woźne na przykład, bo jak moi uczniowie robili wywiady na temat sytuacji właśnie w szkole, to co chcieli zmienić, to powiem wam, że panie woźne, sekretariat, w ogóle pracownicy szkoły stali się bardzo wielkim takim wsparciem i sojusznikiem w podejmowaniu planów co do ich działań późniejszych. I wiecie, jakie to było ważne dla tych pracowników szkoły? To było niesamowite, bo oni się poczuli ważni, że ktoś bierze ich pod uwagę w realizacji w ogóle projektu. Więc to są też takie momenty, na które chciałam zwrócić uwagę i które też myślę, że są bardzo rozwijające dla naszych uczniów. Mhm. Kurczę, bardzo ładne to, co powiedziałaś, Marta. W ogóle jakby nie myślę, jakby super, ja w ogóle nigdy nie, jakby nie poszła moja myśl w takim kierunku, żeby też tutaj szukać sojuszników, ale też powiedziałaś taką rzecz o tym, że czasami sobie marzenia parkujemy, więc ja tutaj sobie na karteczce parkuję różne marzenia i pani Paulina zadała takie pytanie, co zrobić, żeby uczniowie odważyli się działać? Stoją przed wyborem projekt, przed realizacją. W oczach widać chęci, ale też obawy. No i co zrobić, żeby jakoś ich dać im kopa do tego działania, żeby się odważyli? Bogusia, Marta? Ja mogę powiedzieć, Bogusia? Mów, tak, dokończ myśl. Słuchajcie, ja robię tak, znaczy może to jest śmieszne, może to jest dziwne, ale ja jak byłam w sytuacji takiej, że widziałam, że takie iskierki, ale takie wycofanie, to było na samym początku mojej pracy w szkole, kiedy uczniowie w ogóle jeszcze nie wiedzieli, że można takie rzeczy realizować, że można w ogóle pokazać światu, co robimy i wyjść gdzieś troszeczkę poza mury, to wiecie co, ja po prostu się zakotwiczyłam na tym, co mi się w szkole najbardziej podobało, jak byłam w podstawówce, czy też jak byłam w liceum. I to były wszystkie takie działania, właśnie ala projekty, ala działania, które mogłam realizować wspólnie z nauczycielem i grupą uczniowską, niekoniecznie związane z lekcją, niekoniecznie, które działy się na lekcji, które pozwalają mi fajnie myśleć o szkole i mieć fajne wspomnienia. I po prostu zadawałam uczniom takie pytanie, najpierw, jakie macie myśli, wspomnienia związane ze szkołą, z której wyszliście? Ja wtedy byłam w gimnazjum, więc pytałam o podstawówkę. No to oni mówili z reguły to były rzeczy, które były związane z lekcjami, z kartkówkami, ze sprawdzianami, no z wycieczkami szkolnymi. A ja wtedy się pytałam, słuchajcie, a czy nie chcielibyście przeżyć i doświadczyć czegoś, co pokaże wam trochę inną stronę szkoły? I opowiedziałam im coś z mojego doświadczenia, co ja przeżyłam, co doświadczyłam, o czym myślę, jak myślę o szkole. Czy chcą myśleć tylko o sprawdzianach, o ocenach, o tym, że były kartkówki, odpytywania, stres i tak dalej? Czy może chcą doświadczyć czegoś, co będą wspominać? Bo ja im zaręczam, że na pewno będą to wspominać. I oni po prostu się decydowali, wchodzili w to i ja to robiłam troszeczkę nad wyraz może, bo przecież nie wiedziałam, to był też początek, dopiero poznawałam uczniów, ale byłam w sercu, w środku, byłam przekonana, że to będzie naprawdę fajny czas i to dużo nam przyniesie fajnego, a poza tym sama z doświadczenia patrzyłam, po prostu widziałam, że to są rzeczy, które ja wspominam, które pozwalają mi myśleć o szkole nie tylko w kontekście, że musiałam się do matury przygotowywać, chodzić na konsultacje, pisać sprawdziany, być zła na pana z biologii, to nawiążę do Bogusi, bo non stop mnie dręczył i tylko
kazał coś odpowiadać i tak dalej, tylko właśnie są te fajne inne rzeczy, które wspominamy i które były dla mnie rozwojowe i które pokazywały mi, że szkoła jest fajna, że w szkole mogą dziać się fajne rzeczy. No jak w ogóle Marta o tym opowiadałaś, to ja pamiętam, że robiłam z młodzieżą taki projekt, gdzie oni mieli, jakby wymyślili, że to będzie projekt o historii ich szkoły, no i odwiedzali seniorów, tam wygrzebywali jakieś stare zdjęcia, no i właśnie nagrywali, zbierali wywiady, no i to były często osoby po 70, po 80, no i one nie opowiadały o klasówkach i kartkówkach, tylko właśnie jeden ze seniorów o tym, że w ogóle pamięta taką sytuację, kiedy razem z kolegami wystawili jakiegoś innego za okno, to jakby oczywiście jakby nie polecam, ale, no ale właśnie to są te rzeczy, które gdzieś tam zapamiętujemy, które zostają nam w głowie. Ale jeszcze patrzę, bo pojawiły się pytania. Widzę, że Marta na niektóre już odpowiada, więc patrzę, czy... Pojawiło się też pytanie, kiedy w ogóle dziewczyny, jak realizujecie projekt, to kiedy te spotkania się odbywają? Czy one się odbywają na lekcjach, czy po lekcjach? Jak to wygląda, Bogusia, u ciebie? No, staramy się, aby one odbywały się między lekcjami. Gdzieś tam próbujemy wyłapać jakąś. To znaczy, to wszystko zależy od tego, co musimy przegadać w danym momencie. Jeżeli to są spotkania dotyczące dużych spraw, no to raczej staramy się, aby to było po lekcjach. Albo czasami coś uszczknę z mojej lekcji, jeżeli to się wpasowuje nam tutaj w układ. Generalnie moja młodzież w dużym stopniu pochodzi z ościennych miejscowości, także dojazdy, tu jest też ten problem w dużym stopniu. Natomiast chyba Bogu się zacięło. Okay, no, coś zacina. Chyba zacina. Może się to trzeba chyba powiedzieć Bogusi, że... Chyba ja mogę powiedzieć, tylko że nie chcę po prostu wchodzić też w słowa. Może po prostu Daria, czy mogłabyś Bogusię wyciszyć na chwileczkę, żeby nam nie... Bo ja nie mam takiej opcji, żeby Bogusię... O, chyba coś tam się odbierz, chyba nie. No nic, takie po prostu działania online, zawsze jakieś technikalia muszą nie wyjść. Tak, po prostu aż dziwiłam się, że godzina minęła, a jeszcze wszystko idzie w porządku. Dobra, to ja sobie... Czy ja mogę powiedzieć, Agnieszka, jak chcesz, jak umiem? Tak, właśnie. Dlatego, że... Znaczy powiem wam tak i być może to zostanie odebrane na takiej zasadzie, że dodaję sobie dodatkowej roboty do naszej pracy nauczycielskiej, której przecież mamy i tak dużo, ale odniosę się do tego, co powiedziałam na początku, że te działania projektowe z uczniami są dla mnie czymś, co mi w sytuacjach trudnych i w sytuacjach kryzysowych utrzymuje przy myśli, że zawód nauczyciela jest piękny, że zawód nauczyciela jest wartościowy, że robię coś, co rozwija innych i uczestniczę w czymś wspaniałym, bo mogę uczestniczyć i towarzyszyć uczniom w procesie ich rozwoju, odkrywania pasji, talentów i przy okazji ja siebie też rozwijam, bo naprawdę zawsze są jakieś dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, spotkania online, webinary, gdzie możemy inspirować się innymi, szukać nowych metod i ja moje spotkania zrealizowane są w większości na dodatkowych zajęciach, jakie prowadzę w związku z realizacją projektu z uczniami. Te, co widzieliście, blogi, to były ustalane od początku. Pierwsze spotkanie trwa dwie godziny zawsze, żeby sobie dokładnie ustalić, żeby oni byli pewni i przekonani. Natomiast później ustalaliśmy już co dwa miesiące takie godzinne, bo ja sobie obserwowałam, co dzieciaki robią, bo pisały na blogu, chyba że pojawiły się sytuacje problematyczne, czyli
czyli coś w grupie, bo te projekty, to Agnieszko też trzeba powiedzieć, że to były długie projekty, tak? To były projekty rozpisane na cały rok, bo ja, mi też nie zależało na tym, żeby uczniowie się przemęczyli, bo widzieli, że mają tylko 3 miesiące czy 2 miesiące, przecież oni normalnie uczyli się też na inne przedmioty, prawda? Natomiast większość moich projektów jest właśnie takich, które trwają dłużej. I ja po prostu to robię i ja mówię o tym uczniom. Realizujemy projekt i nie, wiecie co, no mówię, że dużo się nauczą, że będzie fajnie, mówię o tych pozytywach, ale jasno też mówię o tym, że będą też trudne momenty, będziemy musieli też się spotkać i czasem będziemy zmęczeni, będziecie wy i będę ja zmęczona. I to wymaga też od nas takiej konsekwencji, uczciwości wobec siebie i szczerości. Więc to wszystko omawiam i to wszystko załatwiam, staram się załatwić z uczniami na tym pierwszym spotkaniu, który jest dla mnie jednym z najważniejszych, bo wtedy możemy troszkę zaistnieć też jako grupa, posłuchać siebie nawzajem, usłyszeć nasze wątpliwości, czy też nasze radości, czy też oczekiwania, więc to jest dla mnie takie najważniejsze, ale tak jak mówię, jak mam kryzys, to wtedy to, że mogę pogadać z taką grupą projektową, albo właśnie mogę się spotkać, to jest czymś, co mnie trzyma, co mnie ratuje, co powoduje, że zapominam, że muszę oceny wystawić, zapominam, że muszę sprawozdanie napisać, zapominam o tym, co gdzieś tam się opowiada o nauczycielach publicznie, więc no, to jest kwestia mojego wyboru, mojej decyzji i mojego myślenia o tym, co ja jako nauczyciel mogę uczniom dać i w czym mogę im po prostu towarzyszyć. Jeśli miałam jeden taki projekt, że cała klasa go realizowała, tylko każda grupa inaczej, to wtedy rzeczywiście dało się części te takie ze słownictwa, czy też stworzenia gier interaktywnych, z tłumaczenia, robić na lekcjach. Ale są momenty ważne w procesie projektu, czyli integracja grupy na przykład, omówienie pewnych spraw, problemów i często to nie dzieje się po prostu w trakcie lekcji, tylko potrzebujemy na to takiej przestrzeni, żeby móc się wtedy poświęcić temu, żeby nie traktować tego też tak, wiecie, po ptakach, że dobra, tutaj 10 minut omówimy, bo już musimy iść robić coś innego, więc to, realizacja projektu z uczniami jest dla mnie czymś naprawdę ważnym i wartościowym. A jak, bo chyba jak rozmawiałyśmy we wtorek, to pamiętam, rozmawiałyśmy, to był już wieczór i ty powiedziałaś, że o, już w ogóle kończymy, mam spotkanie online z uczniami, no i to ewidentnie był czas pozalekcyjny. Jak się z nimi teraz spotykasz, jakby jak to wygląda, jeżeli chodzi o realizację jakichś dalszych działań? To, o czym mówisz, to było akurat spotkanie z uczniami, bo w sobotę teraz jest podsumowanie projektu w ramach programu, który realizowaliśmy, właśnie projekt Pożeracze Smutków i uczniczennice po prostu przygotowały prezentację, przygotowały sobie tekst w skrócie, taki scenariusz, no i to była konsultacja, półgodzinna taka konsultacja, chciały mi pokazać, co zrobiły, czy tekstem też się podzielić i spotykałyśmy się na Teamsach, czyli na platformie, na której pracujemy i też oczywiście tutaj piszę, bo pisze pani Bogumiła też, że jasne, że można na lekcjach, oczywiście to też tak jak Bogusia powiedziała, to też tak jak Bogusia właśnie powiedziała, że ona realizuje też w trakcie lekcji, to wszystko zależy od przedmiotu, jaki robimy, co robimy, ale jeżeli ja wchodzę na przykład w realizację projektu opartego na wartościach albo szycie pożeraczy smutku, to trochę tak no, głupio szyć na niemieckim, nie? Jeśli muszę gdzieś tam zrealizować teraz dział, nie wiem, Bałem art u lekarza czy coś takiego i przerobić to, co powinnam przerobić, więc i mam mieszaną grupę na przykład z 6, z 5 i z 7 klas, więc tutaj to jest, bo ja też takie, mi nie przeszkadza to, że mam różnych uczniów w projektach. Ważne jest ustalenie na początku tych zasad, jak to będzie wyglądało i ważne jest dla mnie też poinformowanie rodziców.
to jest dla mnie ważny sojusznik. O, jak wracamy do sojuszników, to uważam, że rodzice są naszymi sojusznikami w projektach bardzo ważnymi, bo jeśli z nimi od razu też nawiążemy fajną relację, też im powiemy, co nasi uczniowie zyskają dzięki temu, co ich może czekać, jak też będzie wyglądała nasza praca, włączymy ich w jakiś być może kawałek działań, to wtedy uważam, że to jest bardzo na plus i ja mam same bardzo dobre doświadczenia, bo nieraz w trudnej sytuacji ratowali nas właśnie rodzice. A właśnie, bo wspomniałaś o tym, że dziewczyny w sobotę mają wywiad, tak? Prezentacja. Aha, i to będzie prezentacja stacjonarna. Jaka? Na Zoomie, to będzie spotkanie online z wszystkimi szkołami, które biorą udział, będą po prostu podzieleni też na grupy i będą w tych grupach się prezentować, ponieważ ja mam wtedy inne sprawy zawodowe, umówiłam się z organizatorami, że tylko będą dwie uczennice reprezentowały naszą szkołę, no i one będą po prostu uczennice ósmych klas, znajdą się tam, trzymam za nich kciuki, jeszcze jutro mamy wieczorem, ponieważ mam jeszcze zebranie rodziców, radę pedagogiczną i tak dalej, więc mogę się z nimi spotkać dopiero wieczorem. Spotkam się jeszcze na pół godzinki, bo nie miały do czynienia z Zoomem, więc chcę im pokazać, jak ten Zoom funkcjonuje, żeby też to wiedziały, no bo gdzieś tam czuję się taka odpowiedzialna po prostu za to, żeby one miały poczucie, że są do tego przygotowane, skoro już same tyle czasu poświęciły. Czyli da się online, da się jakby te projekty nadal prezentować. Da się dalej w tym tablecie zapisywać, czy też planować, jest też Wakelet tutaj polecany, dla starszych uczniów polecam Trello, jest trochę bardziej skomplikowane, ale jest też bardzo fajne, ja jako nauczyciel tak pracuję we współpracy. Teraz też my z nauczycielami w projekcie właśnie teraz emotkowe pożeracze smutków są już ogólnopolskie, więc my jako nauczyciele sobie założyliśmy też nasze taki jeden padlet, żeby widzieć, co już każda szkoła na jakim etapie jest i uczniowie też tam mogą załączać efekty swojej pracy, więc to też jest fajne, jeżeli możemy w ogóle współpracować z innymi nauczycielami i też do tego zachęcam, bo ja projekt Słowa Krzywdzą realizowałam z Agatą i tylko dlatego ten projekt tak po prostu daleko zaszedł i tak się rozrósł do takich rozmiarów, bo pracowałyśmy we dwie i podzieliłyśmy się obszarami, w których obie czułyśmy się dobrze, czyli Agata zajęła się tą częścią realną, wtedy jeszcze nie było pandemii, a ja tymi działaniami bardziej online, czyli wspieraniem uczniów w tych działaniach, a Agata właśnie w takich i zarówno Agata, jak i ja nie mamy nic wspólnego z przedmiotami, nie wiem, społecznymi, jakby się mogło wydawać, nie wiem, historią albo WOS-em, tylko ona uczy matematyki, a ja uczę niemieckiego, więc totalnie odjechane, ale to nas nauczyło bardzo wiele. Okej, dobrze, to trochę pojawiło się też o promocji, o tym, że dziewczyny będą miały na Zoomie, trochę o padletach. Czy coś jeszcze, jakby jeżeli miałabyś jakoś, pani Małgorzata się pyta, jak dołączyć, to już wie, aha, jakby co, bo jak rozmawiałyśmy we wtorek, to jeszcze podrzuciłaś pomysł o zaproś mnie na swoją lekcję, powiedziałabyś tak. Jeszcze coś o tym? Tak, bo właśnie, bo to a propos już przechodzimy do prezentacji projektu, tak, moi uczniowie, jak się zaczęła pandemia, słuchajcie, no to pojawił się ten ogólnopolski projekt zainicjowany przez Magdę i Irminę, zaproś mnie na swoją lekcję. I w momencie, kiedy ja zobaczyłam, jak nauczyciele się zapraszają nawzajem, pomyślałam sobie, że przecież na tym zdalnym to jest świetna okazja, żeby moi uczniowie z tego projektu Słowa Krzywdzą, po prostu oni już byli absolwentami, słuchajcie, ale żeby opowiedzieli innym uczniom o tym projekcie, czego się nauczyli dzięki temu, po prostu przygotowali prezentację. I powiem wam, że to było takie innowacyjne z mojej strony zagranie, ale dzięki temu ja zobaczyłam, jak oni się rozwinęli. Zobaczyłam po roku, z perspektywy roku, co myślą absolwenci już o projekcie, który zrealizowali w podstawówce. Powiem wam, że usłyszenie, że to była najfajniejsza rzecz, jaką nam się przydarzyła w podstawówce, naprawdę powoduje ciarki na ciele i naprawdę powoduje, że ta robota jest tego warta, po prostu. I oni się zjawili w ponad 15 szkołach,
w różnych miejscach w całej Polsce, zostali zaproszani na lekcje z uczniami w swoim wieku, ze starszymi lub z młodszymi. I przytoczę wam jedną wypowiedź Staśka, który jest absolwentem i właśnie realizuje, kontynuują sobie ten projekt już w ramach innego programu, który powiedział, jak zapytali się uczniów, czego się nauczyli, jak uczniowie się ich zapytali, czy możecie powiedzieć, co wynieśliście z tego projektu, czego się nauczyliście, to Staszek powiedział, słuchajcie, ja byłem tą osobą, która absolutnie od razu od początku powiedziała, że nie chce występować w żadnym spocie i nikomu się pokazywać. A dzisiaj jesteście 12 szkołą, w której jestem, pokazuję moją twarz, opowiadam i jestem dumny z tego, że przeszedłem taką drogę, występowałem na konferencjach w Rzymie, w Warszawie i teraz wiem, że jestem w stanie pokonywać moje wewnętrzne blokady i bariery. I to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite, że oni to dostrzegają. Nam się może wydawać, że w momencie, jak realizujemy projekt, nawet czasem jak robimy z tymi młodszymi uczniami ewaluację, że nie pada to, co byśmy chcieli na przykład, ale po roku czasu ja to usłyszałam i naprawdę to jest pierwszy projekt, który ja mogę obserwować, który się toczy dalej i mogę gdzieś tam widzieć z boku uczniów, którzy się do mnie też odzywają i działają dalej i chcą się pokazywać i naprawdę oni to doceniają, oni to zobaczą tylko później. Wiecie, że efekty naszej pracy często są widoczne po prostu później, że nie tu i teraz, tylko dopiero później i to naprawdę się dzieje. Tak, tak. Bardzo Marta z tobą współodczuwam w tym, bo rzeczywiście no też jako animatorka jakby po 7 latach nagle ktoś się do mnie odzywa, że pani Agnieszko, a wtedy ja na przykład pamiętam taką historię, gdzie odezwała się do mnie dziewczyna, która była w projekcie, który realizowaliśmy w fundacji, była wolontariuszką, to był projekt, gdzie pracowaliśmy z dzieciakami niewidomymi i słabowidzącymi, no i właśnie ona do mnie po kilku latach się odezwała, po dwóch, trzech, że właśnie po kilku, 3 lata to już kilka, że właśnie poszła na studia, nie pamiętam teraz, ale właśnie na studia, gdzie pedagogiczne, gdzie jakby będzie właśnie chciała pracować z dzieciakami niewidomymi i że jakby to się wydarzyło, jakby natchnął ją ten projekt, że to jest właśnie ta rzecz, którą ona chciałaby w życiu wiedzieć. No ale to też nie jest to, co mi wyszło w ewaluacji po projekcie, który trwał pół roku. Więc tutaj rzeczywiście też trzeba mieć taką... No trzeba o tym pamiętać, to jakby ta ewaluacja w tych projektach, ona się nie kończy po takim oficjalnym, powiedzmy, zakończeniu projektu, tak, ale w ogóle super, Marta, że powiedziałaś o tych 15 szkołach, bo to w ogóle pokazuje, że no są plusy tego, że bo tak się mocno skupiamy na tym, że teraz jest trudniej, że jest ten online tych projektów, że jak je robić, a tutaj się nagle okazuje, że możemy zaprezentować nasz projekt w 15 szkołach, a jakby gdyby nie było tego online, no to pewnie max 2-3 w naszej miejscowości. Tylko w okolicy, nie? No. Tak, dokładnie, więc też witamy Bogusia, ciebie ponownie. Witam, przepraszam. No internet właśnie robi psikusy, tak samo jak w projekcie, czasami się okazuje, że coś nie wychodzi, więc tak jak mówiłam, nie wolno się poddawać, trzeba próbować, więc jestem, jeszcze raz przepraszam. Witamy cię ponownie, super. Bogusia, no w ogóle dołączyłaś w bardzo fajnym momencie, bo rozmawiamy sobie z Martą trochę jeszcze o promocji, o promowaniu lokalnym i no jak my rozmawiałyśmy, to mi się bardzo spodobały takie twoje 2 patenty na promowanie i ja już sobie je odgrzebuję. Czemu one mi się spodobały? Bo zaraz możesz opowiedzieć troszeczkę więcej, co to w ogóle był za projekt, tak w 3 słówkach, bo podobały mi się tutaj te 2 rzeczy, to, że w ogóle był konkurs na logo, co jakby włącza w projekt nie tylko osoby, które organizują jakby sam już projekt, no i drugi sposób w ogóle na promowanie. Ty widzisz pewnie na zdjęciu, to może jakbyś mogła troszeczkę więcej coś opowiedzieć, co to były za pomysły na promowanie projektu.
Oj, tych pomysłów w tym projekcie było od groma, naprawdę, dlatego że to był mój pierwszy projekt, 2017 rok, więc wiecie, nauczyciel młody, prężny, chcący działać, no i 4 uczennice. No, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, to myślę sobie, no to poszalałaś, kobieto. Natomiast tak zupełnie poważnie, tych różnych zadań, akcji w tym projekcie było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I faktycznie tam zaczęliśmy od tego, że wymyślałyśmy, jakie logo, jaki plakat, jakie hasło, i to wszystko właśnie było włączone w konkurs. W konkurs przeznaczony dla uczniów naszej szkoły. Również włączyliśmy tutaj takie elementy, żeby trochę urozmaicić, a jednocześnie rozpromować nasz projekt w szkole. No bo tak jak mówię, tylko 4 uczennice były w projekcie, w grupie projektowej, no to właśnie powycinałyśmy liście, a projekt dotyczył bioróżnorodności. Był on przeznaczony na mniej więcej cały rok działania, no i te zadania to były od, powiedzmy, tych właśnie takich drobnych, czyli wycinane listki z różnymi hasłami, z hasłami ekologicznymi, takimi różnymi ciekawostkami. Także młodzież, która wchodziła do szkoły, jak gdyby no, oglądając tutaj ściany, nie ściany, wszystko było w liściach. No ale co też było niezwykłe, myśmy również no, rzuciły się na głęboką wodę, ponieważ jednym z końcowych elementów były targi edukacyjne, które zorganizowałyśmy w auli naszej szkoły. I te targi edukacyjne tutaj no, były związane z zaproszeniem również naszych patronów, naszych sponsorów, naszych tutaj sojuszników, osoby, z którymi myśmy współpracowali. No i było ponad 20 stacji edukacyjnych, takich dydaktycznych, więc sobie wyobrażacie, w auli szkoły przygotować takie stacje, no to myśmy praktycznie 3/4 naszego szkolnego laboratorium przytargali na ostatnie piętro. Nasi goście mieli swoje również stanowiska, między innymi Nadleśnictwo Świerklaniec, również edukatorki z Ogrodu Botanicznego w Radziąkowie. No i resztę stanowisk to byli nasi uczniowie, zaproszeni właśnie przez naszą czwórkę liderek. I oni omawiali, przygotowywali, realizowali różnego rodzaju doświadczenia biologiczne. Były miejsca poświęcone na to, jak zrobić zielnik, jak zrobić preparat mikroskopowy z możliwością właśnie tam na miejscu przygotowania takiego preparatu, możliwością pooglądania. Były też miejsca poświęcone temu, co robiliśmy na warsztatach w przedszkolu. No i zaprosiliśmy młodzież z sąsiednich naszych szkół, tutaj okolicznych. No i to było duże przedsięwzięcie, tak. Także kończąca, aha, w ogóle całość była zakończona konferencją naukową, właśnie z zaproszonymi gośćmi. Jedną z tutaj prelegentek była pani doktor z Ogrodu Botanicznego, ale również nasze uczennice, które, no, prezentacja, która była taką podsumowującą, tenże projekt miał ponad 120 slajdów, także tych zadań naprawdę tam było bardzo, bardzo dużo, ale łącznie na jednym z ostatnich slajdów była ewaluacyjna ankieta, którą również zrealizowaliśmy w naszej szkole. No i uczniowie mogli odpowiedzieć między innymi, czy dla nich samopromowanie było wystarczająco, czy było wystarczające, czy nagłośnienie całego projektu było wystarczające, czy akcje, właśnie te konkursy, włączanie młodzieży, czy te warsztaty edukacyjne, czy chociażby targi edukacyjne były dla nich fajne, czy coś wniosły. Także tutaj było naprawdę bardzo, bardzo dużo działań. No, no patrzę na to z perspektywy kilku lat, no, ja się z sentymentu zaróżowiłam. No ja w ogóle widziałam tę prezentację i widziałam te 120 slajdów i w ogóle nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, że 4 osoby to mogą zrobić. Także no ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem. Jeżeli Bogusia masz jakąś stronę, do której możesz odesłać, to śmiało na czacie, jakbyś mogła coś wrzucić. Dziewczyny, a w ogóle powiedziałyście o tym, że te wasze projekty bywały takie długie. No ja sobie myślę, że jakby ten poziom entuzjazmu i motywacja jest jakby bardzo trudna przez taki długi czas. Jak myślicie, co w ogóle teraz, kiedy jesteśmy w tym online i być może jest trudniej o utrzymanie motywacji i energii, to co teraz w ogóle możemy z tym zrobić? Marta, jakieś pomysły? Czasem trzeba odpuścić, po prostu. Czasem trzeba zweryfikować, trzeba przyjrzeć się zadaniom, trzeba też szczerze porozmawiać, co nie jest łatwe, jeśli się miało ambitne plany na przykład, ale czasem trzeba po prostu odpuścić i też dać taką
dać uczniom też taką przestrzeń na to, że to się może zadziać. Wiecie, o co chodzi? Bo my musimy często spełniać różne oczekiwania różnych osób. W sytuacji zamknięcia uczniowie mieli oczekiwania wobec siebie, rodzice mieli wobec nich oczekiwania, oni sobie mieli też swoje myślenie w stosunku do tego, jakie rodzice mają do nich oczekiwania, nauczyciele i masa różnych jeszcze innych problemów, które się pojawiły po drodze. Do tego jeszcze właśnie tu projekt, tu coś, a tutaj taka trudna sytuacja i co my teraz zrobimy? I myślę sobie, że danie takie, po pierwsze takie zakomunikowanie uczniom, że sytuacja się zmieniła i teraz robimy dalej, czy po prostu zatrzymujemy się na tym etapie, zastanówmy się, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i słuchajcie, pewne rzeczy możemy odpuścić po prostu, ale ja jednak zawsze się daję to przyzwolenie, że można odpuścić, ale tak jak mówię, też z takim komunikatem, że w trudnej sytuacji też można znaleźć pozytyw i światełko w tunelu. I też można zobaczyć siebie właśnie z innej perspektywy, dlatego czasem podpowiadam też uczniom w takich momentach. I tutaj być może, jak widzę, że za długo sami nie wiedzą, jak to ugryźć, a taka była teraz sytuacja, to daję różne możliwości ja. Tak, daję różne możliwości i mówię, słuchajcie, co wam dobrze brzmi, co czujecie, że jest bliskie, co z tych rzeczy czujecie, że da się zrobić, można było, ja mam takie pomysły, no i potem jest tak, że komuś się na bazie mojego pomysłu zapali, a proszę pani, a może tak na przykład, a może to i wtedy już wiem, aha, dobra, już coś się zaczyna rozkręcać, to idziemy, ale też ja przyjmuję z taką otwartością też to, że przepracować muszę fakt, że na przykład pewne rzeczy się nie odbędą, pomimo że ja widzę, że potencjał na przykład w tej grupie, że byłaby w stanie to zrobić. Ale to jest też moja praca i mój proces pogodzenia się po prostu z tym i przyjęcia tego, że to tak jest. I myślę, że to wielu nauczycieli ma coś takiego, więc to już jest też taki nasz kawałek nauczycielski. Natomiast i myślę sobie, że ta taka znajomość i trochę uważność na to, że my chcemy teraz, mamy wszystkiego dość i chcemy mieć święty spokój, nie? Na takiej zasadzie, to z jednej strony, żeby to uszanować, a z drugiej strony być, czyli wrzucać, tak jak ja czasem, że wrzucać od czapy coś tam, dawać sygnał, że się jest, że dobra, odpuszczamy, ale nie, bo naprawdę, nie wiem, dla mnie to był taki czas, kiedy ja też testowałam różne możliwości, no, nie byłam nigdy wcześniej w takiej sytuacji, myślę, że nikt z nas przecież nie był wcześniej w takiej sytuacji realizacji projektu, ale widzicie, no, ja przeprowadziłam warsztaty online dla ponad 300 uczniów z szycia i okazało się, że można nawet szyć online i mogą to robić też chłopcy. I chłopcy, którzy już mają dość siedzenia przy kompie i grania, też potrafią uszyć taką właśnie emotkę na 3-godzinnych warsztatach, więc chyba nie ma rzeczy niemożliwych i myślę sobie też, że to, że ja się nie poddaję, to, że ja gdzieś tam coś robię dalej, to, że ja jednak właśnie też pokazuję, że mi też jest trudno, ale jednak coś działam, myślę, że też motywuje i też jest takim przykładem i też przyznawanie się do tego, że mi też jest trudno, tak jak mi jest trudno na przykład wstawać rano i się zabrać do pracy od 2 tygodni na przykład, jest to najgorsze obecnie, z czym walczę i też po prostu mówię o tym uczniom, bo wiem, że oni też takie coś odczuwają i wydaje mi się, że poczują się trochę bardziej swojsko, jak ja im też o tym powiem. Więc myślę, że tutaj w tym projekcie też ważna taka po prostu uczciwość, autentyczność, odpuszczenie, spróbowanie właśnie przełożenia czegoś na może inny kierunek, a czasem trzeba znowu na nowo się w jakiś sposób zintegrować i zupełnie tak jakby wrócić do początku. I to też jak rozmawiałyśmy wcześniej, Bogusia, ty też mówiłaś, nie? Że czasem po prostu trzeba wylać tą kawę na ten harmonogram i tak naprawdę zrobić go na nowo, więc to też mi się spodobało, jak ty mówiłaś o tym. Mm-hmm. Tak, ja nawet gdzieś miałam slajd w mojej prezentacji, który nie pokazuję, bo w ogóle po co? Rozmowy jest o wiele ciekawsze, a jakby zmierzę ona ku końcowi, ale jakby fajnie, Marta, jakby powiedziałaś o tym ciągłym zastanawianiu się też nad sobą i to, że to jest też praca dla ciebie.
I właśnie tak zmierzając ku końcowi, jeszcze zamykając jakoś projekt, to, no to taka rzecz, która w ogóle nam się wydaje często jakoś papierologią, czyli ewaluowanie, ale jakby nie używając już tego trudnego słowa, to po prostu zastanawianie się nad tym, wyciąganie jakby rzeczy dla siebie, jakby danie uczniom, uczennicom przestrzeni na to, żeby przestrzeni na refleksję tego, co wynieśli, czego się nauczyli, to jest ten moment. Ale Bogusia, też nie tylko uczniów i uczennic, prawda? O tak, oczywiście, przecież zdecydowanie to jest rewelacyjne narzędzie do takiej informacji zwrotnej dla nas, dla nauczyciela. Przecież tak na dobrą sprawę, ja tutaj też się odniosę do tych moich pierwszych projektów. 3 lata temu, kiedy poznałam grywalizację, od razu, słuchajcie, po kilkudziesięciogodzinnym szkoleniu zrobiłam pierwszą swoją grę. No i taka naładowana pozytywnie, ile to ja fantastycznych zadań zrobiłam, jaka genialna fabuła. No fantastyczny po prostu bohaterowie, no gra po prostu rewelacja, uczniowie w to wejdą, zrobią cudownie, będzie fantastycznie. No i przyszedł czas właśnie na ankietę podsumowującą. No owszem, była grupa, która podzielała mój entuzjazm. Ja wtedy w takim, wiecie, napięciu czekałam, kiedy w końcu będą te wyniki. No i właśnie, okazało się, że nie wszyscy byli zachwyceni, tak jak sądziłam. Więc tutaj zdecydowanie ta pokora jest bardzo potrzebna, że ten projekt ma być dla ucznia, a nie żeby tutaj kreatywny nauczyciel mógł zadziałać. Co nie znaczy, że on się nie spodobał, ale co istotne, wyszły sprawy, że na przykład była grupa uczniów, dla których ten projekt był zbyt intensywny. No bo w grywalizacji dajemy dużo zadań, oni sobie wybierają, ale nie wszyscy uczniowie umieją wybierać. Tak? To też jest kolejna umiejętność, która jest tutaj kształtowana zdecydowanie. Dla niektórych okazał się on zbyt chaotyczny, bo na przykład w międzyczasie pogubili się w różnego rodzaju zadaniach, na bieżąco sobie nie punktowali, nie przyznawali sobie punktów, no i potem się zniechęcili, tak? No bo zaczęły się nawarstwiać zaległości. Więc dużo rzeczy takich bardzo fajnych wyszło w trakcie tej ewaluacji, niemniej jednak no właśnie, ta pokora tutaj dla nauczyciela, że ten projekt ma być dla ucznia, on ma być skuteczny dla niego, a nie wywoływać efektu wow dla nauczyciela. No i też myślę, że odwaga na to, żeby dać w ogóle i ja jako nauczyciel, nauczycielka dać sobie odwagę na to, żeby usłyszeć, co uczniowie, uczennice myślą, ale też żeby tworzyć taką przestrzeń uczniom, że oni wiedzą, że mogą nam to powiedzieć, że no jakby bywa tak, że uczeń boi się w ogóle, jakby boi się powiedzieć: Pani Bogusiu, jakby to nie było tak, jak ja chciałem, tutaj się pogubiłam. No i to też myślę, że no to jest jakby ogromna wartość, że tworzymy dla nich właśnie taką przestrzeń, gdzie oni się czują bezpiecznie, gdzie wiedzą, że mogą to powiedzieć. No i myślę, dziewczyny, że tą bardzo fajną puentą kończymy nasze spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Tutaj pojawiły się już komentarze, że zarażenia energią. No ja też w ogóle, mi się już uśmiecha twarz, jak Was słuchałam. Także bardzo Wam dziękuję. I dziękuję wszystkim Państwu za udział w spotkaniu takim licznym. I dziewczyny, po słowie pożegnania też daję przestrzeń dla Was. Bogusia. No ja przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć Państwu, żebyście próbowali, że to nie musi być projekt na 1500 fajerwerków, przepotężny festiwal narzędzi tikowych nie musi być wcale użyty, ale po prostu, żeby zacząć, żeby przetrzeć szlak, żeby pokazać uczniom, że to umiejętności są w obecnych czasach najcenniejsze, a wiedza też jest potrzebna, ale to umiejętności dadzą nam przewagę, bardzo poważnie zabrzmi, na rynku pracy. Dzięki bardzo, Bogusia. Marta? A ja chyba zakończę tym cytatem Alberta Einsteina, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. I zachęcam do tego, żeby po prostu poszukiwać, szukać i naprawdę, żeby realizować takie projekty
które będą dla Was właśnie zakotwiczeniem w tych trudnych dla nas nauczycielskich sytuacjach, bo mamy ich trochę w tym naszym życiu nauczycielskim, a naprawdę to nam pokazuje inną przestrzeń i jest to coś, co buduje naszą pracę, nasze bycie po prostu nauczycielem. I tego życzę wszystkim i mam nadzieję, że uda Wam się takie projekty realizować i że będą one fajnym doświadczeniem i rozwojem dla Was oraz dla Waszych uczniów. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu bardzo i życzymy miłego wieczoru. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Pozdrawiam.